Cześć, witam ponownie w podcaście Subkultura Gotycka i Castle Party w poszukiwaniu wspólnoty smaku. Dzisiaj skupimy się na historii festiwalu Castle Party, która rozpoczęła się 20 sierpnia 1994 roku. Nie wydawało się wówczas, że impreza organizowana przez grupę przyjaciół rozrośnie się do festiwalu rangi europejskiej. Tego właśnie dnia, 20 sierpnia 1994 roku, Krzysztof Rakowski oraz trzy zaprzyjaźnione zespoły, czyli Fading Colors, TRH i Pornografia, postanowili zorganizować koncert dla swoich znajomych. A żeby uatrakcyjnić wydarzenie, zaproszono jeszcze dwie kapele, Daimonion oraz Moonlight. Właściwie miało to być jednorazowe przedsięwzięcie, a nie regularna, cykliczna impreza. Na lokalizację koncertu wybrano późnogotycki zamek znajdujący się w pobliżu wsi Grodziec, co prawdopodobnie zdecydowało w dużej mierze o sukcesie tego wydarzenia. Mam na myśli tą lokalizację, bo organizacja koncertu na Starym Zamczysku nie była co prawda pomysłem pionierskim na skalę światową, jednakże ustawienie rockowej sceny na dziedzińcu średniowiecznej twierdzy bez wątpienia przyciągnęło uwagę fanów tzw. mroku, a zespoły, które tam grały, fanów muzyki gotyckiej. No i też bez wątpienia zainteresowały się tym lokalne media, bo było to coś wyjątkowego jak na tamte czasy. Można podejrzewać, że zapewne formalności do załatwienia przed zorganizowaniem takiego koncertu, jakby nie było na terenie zabytku, było sporo. Na przykład z zarządem zamku, konserwatorami zabytków czy innymi instytucjami. Zapewne jednym z problemów organizacyjnych było też odpowiednie nagłośnienie koncertów. Akustyka średniowiecznych murów zapewne rządzi się swoimi prawami. Jednakże udało się zorganizować ten festiwal i po sfinalizowaniu formalnych procedur koncert się odbył, a na pierwszą edycję Castle Party przyjechało około 300 osób. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Castle Party, niesamowita atmosfera panująca tamtej nocy na zamku spowodowała, że organizatorzy postanowili powtórzyć to samo w następnym roku, ale w poszerzonym składzie. Druga i trzecia edycja imprezy ponownie odbyły się na zamku Grodziec i te wydarzenia miały już prawdziwie festiwalowy charakter. Oba trwały dwa dni, zostali zaproszeni także goście z zagranicy. W 1995 roku był to kanadyjski duet Psyche, a w 1996 roku szwedzki Funhouse oraz belgijski Devolangs. Wśród występujących kapel nie zabrakło również pionierów szeroko rozumianego atmosferycznego rocka w Polsce, czyli kapel takich jak Arthrosis, Klosterkeller, Moonlight czy Sirach. Organizatorzy jednak nie spodziewali się, że na trzecią edycję Castle Party do Grodzkiego Zamku przybędzie ponad 1000 osób. Była to zbyt duża liczba uczestników w stosunku do powierzchni użytkowej budowli, dlatego podjęto decyzję, że następna odsłona festiwalu odbędzie się na zdecydowanie większym zamku w Bolkowie. Bolków jest to niewielkie miasteczko położone w południowo-zachodniej Polsce u podnóża Sudetów Zachodnich. Wedle biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego Bolków miasto liczyło 5236 mieszkańców, to jest według stanu na dzień 15 maja 2014 roku. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej gminy Bolków, jest to malownicza miejscowość, nad którą góruje potężne średniowieczne zamczysko, będące niegdyś jedną z największych warowni książąt świdnicko-jaworskich. Na szczególną uwagę zasługuje główna wieża zamkowa, dumnie górująca nad całym miastem. Od czwartej edycji festiwalu w 1997 roku do dziś to właśnie Bolkowski Zamek jest miejscem organizacji festiwalu Castle Party. Od tamtej pory można mówić o coraz gwałtowniejszym rozwoju festiwalu, zarówno jeśli chodzi o liczbę uczestników, jak i o ilość oraz różnorodność zapraszanych na dziedziniec zamku kapel. W 1997 roku na pierwszą odsłonę Castle Party odbywającą się w Bolkowie przybyło około 1500 fanów rocka gotyckiego. W 2002 roku była to niemal liczba już 4000 osób.
Na 20. edycję festiwalu według nieoficjalnych danych przybyło prawie 9 tysięcy gości. W związku z tak dużą ilością uczestników festiwalu dochodzi do swoistego paradoksu, ponieważ okazuje się, że w trakcie trwania festiwalu Castle Party liczba przybyłych do miasta fanów muzyki gotyckiej przewyższa niemal dwukrotnie liczbę rodowitych Bolkowian. W trakcie 20 lat organizacji imprezy do Bolkowa została zaproszona ogromna ilość kapel bardzo znaczących dla rozwoju tak zwanego ruchu Dark Independent, z angielskiego oznacza to mroczną niezależność. Termin używany bywa wymiennie z określeniem Dark Culture, czyli mroczna kultura, i o tym terminie opowiem więcej w kolejnym odcinku. Na przestrzeni lat wśród festiwalowych gości znaleźli się tacy legendarni wykonawcy jak Clan of Xymox, Diary of Dreams, Dino Lakaien, Epica, VNV Nation, Trinasti Stoleti, The Beauty of Jemina, Theatrix des Vampires, Nosferatu, London After Midnight, Moonspell, Lacrimosa, Lord of the Lost, Alien Sex Fiend. Jeśli słuchacie mnie na YouTube, to w opisie filmu wrzucam wam linki do kanałów wymienionych artystów lub do konkretnych piosenek, gdybyście byli chętni posłuchać twórczości tych kapel. Ja powiem szczerze, taka mała dygresja, jeśli ktoś pragnie wybrać się do Bolkowa po raz pierwszy, to na pewno warto zapoznać się z piosenką pod tytułem Elizabeth z repertuaru Trinasti Stoleti, bo mam czasami wrażenie, że ten utwór stał się takim nieoficjalnym hymnem Castle Party. A jeśli nie hymnem, to na pewno utworem, który najczęściej można usłyszeć w trakcie imprez, na przykład na oficjalnym polu namiotowym. Z czasem oprócz koncertów na zamku w Bolkowie zaczęto organizować szereg towarzyszących imprez. Obecnie przyjeżdżając do miasta można bawić się nie tylko na dziedzińcu średniowiecznej fortecy, ale także w miejscowych klubach. W zeszłym roku funkcjonowała jedynie Hacienda, natomiast kiedyś jeszcze to było na przykład Sorrento. I na czas festiwalu te lokalne miejsca starają się dostosować do uczestników Castle Party, więc i wystrój, i atmosfera, i muzyka jest zdecydowanie gotycka. Część koncertów odbywa się także na tak zwanej małej scenie, która przez kilka lat ulokowana była w byłym kościele ewangelickim. Na co dzień pełnił on funkcję sali gimnastycznej. W historii festiwalu zdarzyło się jednak, że koncerty odbywały się także w nadal funkcjonującym gotyckim kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi, znajdującym się w samym sercu bolkowskiego rynku. W 2008 roku wystąpiła tam grupa Persephone, reprezentująca muzykę ambientalną. Dark ambient, nazywany również muzyką otoczenia bądź muzyką tła, to żeby tak troszeczkę to rozjaśnić, to jest to gatunek muzyki elektronicznej, w którym odstępuje się od elementów dzieła muzycznego, takich jak harmonia, linia melodyczna lub rytm, i słuchając muzyki dark ambient można odnieść wrażenie, że znajduje się ona jakby poza czasem. Głównym założeniem twórców muzyki dark ambient jest wprowadzenie słuchacza w nastrój niepokoju i melancholii. Wracając do tematu koncertów, które odbywały się w funkcjonującym kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi. W 2010 roku wystąpił neoklasyczny zespół Bacchio di Tosca, zaś w 2011 roku darkwave'owy Other Day, i też już śpieszę z wyjaśnieniem, czym jest darkwave, inaczej tłumacząc dosłownie, jest to mroczna fala, czyli gatunek muzyki wywodzący się z zimnej fali, którego brzmienie w dużej mierze opiera się na syntetycznym brzmieniu syntezatorów. O tych gatunkach opowiem jeszcze dokładniej w kolejnym odcinku serii. Organizacja koncertów w katolickim, wciąż aktywnym kościele wynika podobno z bardzo pozytywnego nastawienia miejscowego proboszcza, który czasami nawet osobiście uczestniczy w koncertach na zamku, jak możemy wyczytać w książce Anny i Grega Castle Party – Muzyka, ludzie, zjawisko, wydawnictwa Scriptoris. Symbolem Castle Party, jak wskazuje sama nazwa, mimo wszystko stał się zamek zbudowany przez Bolka I w XIII wieku. Fani muzyki gotyckiej doskonale czują się w takich miejscach. Jak stwierdza współautorka książki Castle Party – Muzyka, ludzie, zjawisko, Anna, goście festiwalowi, zwłaszcza ci stawiający na wizerunek wampiryczny, świetnie wkomponowują się w tą scenerię. Istotny jest fakt, że Castle Party to jeden z największych festiwali Dark Independent w Europie. Często jest wymieniany obok Wave Gothic Treffen i Maraluny. Ten pierwszy, Wave Gothic Treffen, jest to niemiecki festiwal organizowany od 1992 roku w Lipsku.
Pierwsza edycja odbyła się w 1987 roku w Poczdamie. Drugi, Mara Luna, jest to festiwal również odbywający się w Niemczech od 2000 roku. Jeśli chodzi o inne festiwale gotyckie, to ja myślę, że też warto wspomnieć o dwóch, o których się często zapomina. Jeden to jest Dark Malta, festiwal, który istnieje od kilku lat. Myślę, że warto śledzić ten festiwal, ponieważ to na przykład w Polsce mamy taki klimat, szczególnie w lipcu, że pogoda lubi nam robić różne niespodzianki. Ci, co jeżdżą do Bolkowa, to wiedzą, jak tam klimat potrafi się zmienić w przeciągu jednego dnia. Pamiętam jedną taką edycję Castle Party, kiedy jednego dnia było ciepło, a drugiego dnia spadł grad w środku lata. A ja na przykład jestem osobą, która nie lubi zimna, lubię wakacje, lubię lato, nie znoszę zimy, więc chętnie bym się wybrał na taki festiwal, który odbywa się w kraju, gdzie mamy gwarantowaną piękną, słoneczną pogodę. Tym bardziej, że line-up z roku na rok jest coraz ciekawszy. Drugi festiwal, o którym warto wspomnieć, jest to festiwal Feuertanz, który odbywa się w Abenberg. On co prawda ma troszeczkę bardziej folkowy charakter, natomiast też pojawiają się tam zespoły gotyckie. Natomiast najciekawsze jest to, że on odbywa się również w okolicach starego zamczyska gotyckiego. Także klimat może być dosyć podobny do tego bolkowskiego. Feuertanz Festival w tym roku obchodzi 20-lecie, więc można powiedzieć, ze względu na jego lokalizację, również przy gotyckiej budowli, że jest to taki o 8 lat młodszy braciszek naszego bolkowskiego Castle Party. Gdybyście mieli ochotę się wybrać na któryś z tych czterech festiwali, o których opowiedziałem, to linki do oficjalnych stron również znajdziecie w opisie filmu na YouTube. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do Bolkowa. Z biegiem lat festiwal Castle Party przestał być tylko wydarzeniem muzycznym, natomiast przerodził się w pewnego rodzaju zjawisko, które właściwie przerosło zamierzenia organizatorów i stało się czymś unikalnym nie tylko w kraju, ale i w szeroko pojętej Europie Środkowo-Wschodniej, bo jak zauważają autorzy książki Castle Party, Muzyka, Ludzie, Zjawisko, Anna and Greg, do Bolkowa zjeżdżają się ludzie z całej Europy, a nierzadko również z dalszych zakątków globu. Więc niewątpliwie jest to o tyle ciekawe, że choć nie mainstreamowy jest to festiwal, to jest on pewnego rodzaju ewenementem w Polsce. Dlatego myślę, że warto poszerzać wiedzę o tym festiwalu. I choć w mediach Castle Party definiuje się jako festiwal muzyki gotyckiej, to jednak organizatorzy festiwalu oraz artyści występujący w Bolkowie, zapytani o to, czym jest Castle Party, używają zdecydowanie bardziej wysublimowanych, bym powiedział, określeń. Na przykład Ania Ortodox, liderka zespołu Klosterkeller, określiła festiwal mianem czarnego karnawału. Krzysztof Rakowski, główny organizator Castle Party, w następujący sposób opisał specyfikę tego zjawiska. Naszym zadaniem jest umożliwienie gościom festiwalu zrealizowania ich fantazji i to jest nasze założenie. Ten festiwal stał się z czasem taką jakby manifestacją wolności, paradą wolności i równości, ale w prawdziwym tego słowa znaczeniu, a nie tak jak te różne parady równości w Warszawie, bo one ograniczają się do walki ideologii. A tu nie ma ideologii. To jest letni karnawał, a nawet można by rzucić hasło takie jak hedonistyczny bal. Co najistotniejsze, zdaje się, że Krzysztof Frakowski ma pełne poparcie bolkowian w sprawie organizacji tego kontrowersyjnego balu. Na wniosek Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków dnia 30 czerwca 2009 roku Rada Miejska Bolkowa nadała organizatorowi Castle Party tytuł honorowego obywatela miasta. Jest to informacja ze strony internetowej Towarzystwa Miłośników Bolkowa. Decyzję umotywowano następująco, cytat: Krzysztof Rakowski jest pomysłodawcą i realizatorem festiwalu Castle Party, który z jego inicjatywy został przeniesiony w 1996 roku do Bolkowa. Jako dyrektor artystyczny festiwalu w ciągu 12-letniej działalności podniósł go z mało znaczącej, niszowej imprezy do największego festiwalu Dark Independent w Europie Środkowej, wymienianego jako jedno z najciekawszych tego typu przedsięwzięć na świecie. Trudno więc przecenić jego rolę w promocji Bolkowa. Dzięki działalności Krzysztofa Rakowskiego, Bolków stał się miastem znanym na świecie, wymienianym nie tylko w związku z jego historią, ale również jako liczący się ośrodek kultury. Poprzez festiwal o Bolkowie mówi się nie tylko w Europie, USA czy Japonii, ale także w tak egzotycznych dla nas krajach jak RPA, Peru czy Kazachstan.
Z organizacji gotyckiego festiwalu duże zyski czerpią tak naprawdę również sami mieszkańcy Borkowa, bo oprócz oczywistej promocji miasta na arenie europejskiej czy nawet międzynarodowej, spora część mieszkańców prowadzi handel różnego rodzaju produktami, domowymi naleśnikami, pierogami, bigosem czy plackami ziemniaczanymi. Bywa nawet tak, że pojawiają się takie jadłodajnie wychodzących na ulicę oknach domów. Jarek Wroński, burmistrz miasta Bolków, przyznaje, że dzięki festiwalowi podmioty gospodarcze, które zajmują się handlem, zyskują 40, a nawet 50% dochodu całorocznego. Myślę, że to jest warte uwagi. Mieszkańcy Bolkowa udostępniają również festiwalowiczom swoje prywatne podwórka, organizują im w swoich mieszkaniach kwatery, wynajmują pokoje. Można więc powiedzieć, że latem, kiedy odbywa się festiwal Castle Party, senny na co dzień Bolków budzi się na kilka dni do życia, a co ciekawe, za sprawą festiwalu, któremu właśnie media, szczególnie te prawicowe i katolickie, przypisują kultywowanie smutku i kultywowanie śmierci. I nie tylko, bo w pismach prawicowych oraz katolickich, na przykład w miesięczniku Egzorcysta, najczęściej tuż przed samym rozpoczęciem się festiwalu publikowane są artykuły zarzucające uczestnikom Castle Party satanizm, wampiryzm oraz sekciarstwo. Natomiast do tego jeszcze dojdziemy. Godna jest za to podziwu tolerancja bolkowian, bo można by przypuszczać zgodnie z takimi wszechobecnymi stereotypami, że mieszkańców kilkutysięcznego miasteczka cechować będzie prędzej przywiązanie do tradycji i pewnego rodzaju konserwatywność, niż otwartość i akceptacja szeroko rozumianej inności. Właściciel klubu Hacienda na łamach książki Anny and Grega Castle Party Muzyka, Ludzie, Zjawisko przyznaje, że tu w trakcie trwania festiwalu Castle Party bywają i transwestyci, są nawet homoseksualiści, ale u nas wszyscy są mile widziani. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się śmieje z czegoś. Jestem rodowitym bolkowianinem, cieszę się z tego, że mamy chociaż raz w roku takie wydarzenie, a chciałbym, żeby czasami było to i co miesiąc, bo szczerze powiem, to jest naprawdę miłe. Ja mam mniej szkód przy tej liczbie ludzi, która przychodzi przez te 4 dni trwania festiwalu, niż jak prowadzę dyskoteki dla miejscowych. Do Bolkowa na koncerty bardzo często przyjeżdżają całe rodziny z dziećmi. Przyjacielska atmosfera panująca zarówno na dziedzińcu zamku, jak i na polu namiotowym sprawia, że rodzice właściwie nie muszą się obawiać o bezpieczeństwo swojego potomstwa w trakcie trwania festiwalu. I mówię to nawet ze swojego doświadczenia, bo pierwszy raz pojechałem tam w wieku 17 lat, więc jeszcze jako osoba niepełnoletnia. Jednakże nic mi się złego nigdy nie przydarzyło. Niespotykanym, myślę, pomysłem organizatorów jest fakt, że dzieci są wpuszczane na wszystkie obiekty za darmo, bo ogólnie Castle Party jest wydarzeniem biletowanym, ale dzięki temu starsi fani gotyckich dźwięków nie muszą rezygnować z uczestnictwa w festiwalu, bo po prostu mogą zabrać swoje dzieci, swoje pociechy ze sobą. No i w rezultacie Bolkowie możemy podziwiać nie tylko nietypowo ubranych dorosłych, ale i ubrane w wiktoriańskie suknie dziewczynki oraz eleganckich młodych dżentelmenów z obowiązkowymi żabotami. Ulice Bolkowa wówczas przekształcają się z jednej strony w przestrzeń handlową, bo na stoiskach uczestnicy mogą kupić nie tylko jedzenie, ale również płyty, odzież, naszywki oraz gadżety i inne akcesoria podkreślające przynależność do tej wspólnoty, czyli jakieś talizmany, zawieszki, bransoletki, stylizowane kielichy i kubki. Z drugiej strony zaś całe miasteczko za sprawą kilku czynników przemienia się w swego rodzaju teatralną scenę, niespotykaną na skalę ogólnopolską nigdzie indziej. W poprzednim odcinku zaznaczyłem istotną wagę kategorii performance dla Castle Party i dzisiaj właśnie chciałbym też się skupić na performatywności bolkowskiej imprezy, bo uważam, że nie można całkowicie pominąć tej kwestii, żeby zrozumieć ten festiwal. A więc niemal każdemu koncertowi, czy to na dziedzińcu zamku, czy na małej scenie, towarzyszą ciekawe, często balansujące na granicy tak zwanego dobrego smaku występy. W pamięci mi zapadł szczególnie występ BDSM, towarzyszący koncertowi polskiego zespołu Alienoil, w którym kobieta, szczupła blondynka, była wiązana i biczowana przez drugą, potężną kobietę, tak zwaną Dominę. I w dość podobnym klimacie zachowane było także przedstawienie wykonane podczas koncertu zespołu Śmiałek w 2012 roku, choć podczas spektaklu pojawiło się zdecydowanie więcej postaci niż w przypadku wcześniej opisanego występu, bo oprócz erotycznie tańczącej kobiety, oblewającej się
krwi stąd cieczą, prawdopodobnie winem. Wokalista był także torturowany przez demonicznego mężczyznę. Potem ukazała się między innymi kobieta w bieli, być może symbolizowała śmierć. Może wyjaśnię sformułowanie BDSM, bo z angielskiego jest to związanie i dyscyplina, bondage and discipline, dominacja i uległość, domination and submission oraz sadyzm i masochizm, sadism and masochism. Wspomniane spektakle według mnie nie przekroczyły jednak granicy tak zwanego potocznie rozumianego dobrego smaku. Zaskakuje mnie bardziej fakt, że szerszym echem wśród polskich mediów nie odbił się występ dwóch performerek z grupy Divine Eye w 2008 roku. Organizator festiwalu wówczas zapowiadał ten występ tak: dziewczyny będą robiły sobie rzeczy, których na co dzień normalnie człowiek sobie nie robi. I ten występ, ten performance opierał się w dużej mierze na fire show. Utrzymany był w konwencji sadomasochistycznej. Jednej z dziewczyn zaszywano usta, przekuwano jej ciało igłami, wbiano węflony, z których tryskała krew, była bita krzyżem, a następnie jej kostium był rozcinany szlifierką. Jak tłumaczyły po występie performerki, przedstawienie obfitowało w wiele krwawych symboli, gdyż tematem performance'u miała być przemoc i nietolerancja, której dopuszczało się chrześcijaństwo na przestrzeni dziejów. Chodziło im tutaj o inkwizycję, procesy o czary i tym podobne. Natomiast uważam, że występ był na pewno bardzo odważny, łamiący tabu, mimo że granice tabu w Bolkowie przekroczyć tak naprawdę bardzo łatwo. Używając pojęcia tabu, mam na myśli oczywiście uczucia religijne Polaków, które według środowisk katolickich bywają znieważane przez niektórych artystów, bo w ostatnich 10 latach szczególnie krytykowano m.in. koncerty black metalowego zespołu Behemoth, który swoją drogą też w 2010 gościł na festiwalu w Bolkowie, ale też krytykowano inne dzieła sztuki, na przykład adorację Jacka Markiewicza czy przedstawienia Golgota Picnic autorstwa Rodrigo Garcia, więc dlatego po prostu się dziwię, że o tym również się nie odbiło w katolickich mediach, o tym performance Divine Eye. Tak jak wspomniałem, choć Castle Party jest wydarzeniem przede wszystkim muzycznym, to niektóre kapele decydują się na towarzystwo performerów w celu uatrakcyjnienia swoich występów. Od kilku lat jednak zapraszane są ponadto grupy jedynie performatywne, takie jak wspomniane wcześniej Divine Eye, zadaniem których jest zaprezentowanie efektownych show. I na przykład w 2007 roku festiwal otwierał pokaz performerów z artystycznego studia Exciting Body Piercing, którzy na dziedzińcu zamkowym odegrali spektakl polegający na podwieszaniu ciał na metalowych hakach, a w 2009 roku zaprezentowała się grupa Aesthetic Midfront, której performance opierał się na szeroko rozumianej modyfikacji ciała. No i w bardzo podobnym klimacie odbył się również taki specjalny nocny pokaz Suspension Show w 2021 roku, więc zeszłoroczna edycja. Też klimaty właśnie podwieszania ciała. Jednak na Castle Party tak naprawdę performance nie odbywa się jedynie na scenie. Zachowania performatywne możemy również dostrzec poza nią. Wystarczy choćby spojrzeć na ciekawe stroje uczestników festiwalu. Niemal każdy jest przebrany w nietypowy, chciałoby się powiedzieć, dziwaczny sposób. Oczywiście to nie ubiór publiczności świadczy o performance poza zamkową sceną, ale wystarczy przystanąć na którejś z bolkowskich uliczek i poobserwować uczestników festiwalu. Przechadzające się wolnym, niemal królewskim krokiem damy, ubrane w wiktoriańskie suknie, wachlujące się subtelnie czarnymi wachlarzami. No po prostu na Castle Party panuje nastrój takiej tajemniczej maskarady. Wielu z uczestników festiwalu pozuje do zdjęć robionych zarówno przez profesjonalnych fotografów, jak i amatorów. Co chwilę widać blask fleszy, słychać dźwięk aparatu. Jeśli chodzi o te ubrania wiktoriańskie, to tak tylko napomknę, że w XIX wieku podczas panowania królowej Wiktorii Hanowerskiej w Imperium Brytyjskim powszechnym zwyczajem było uwiecznianie na zdjęciach zmarłych osób w strojach z epoki, ale o powiązaniach między epoką wiktoriańską i subkulturą gotycką więcej opowiem w kolejnym odcinku. Goci, bo tak często określa się uczestników festiwalu Castle Party, już właściwie przyzwyczaili się do pewnego rodzaju zainteresowania ludzi z zewnątrz nimi. Można odnieść też wrażenie, że goci lubią być w centrum uwagi, lubią być fotografowani, lubią ustawiać się do zdjęć i ubierając mroczne stroje, robiąc upiorne makijaże, przywdziewając tą bladość na twarz, stają się swego rodzaju aktorami wśród reszty
społeczeństwa. Zakładają mroczne maski. Jak możemy przeczytać na portalu darkplanet.pl w artykule Moda jako widowisko na przykładzie got młodzieży, tu cytuję, ich styl bycia staje się teatrem, którym nie chce być, który jest nieświadomy podziału na scenę i aktorów. Taki specyficzny got osobnik chce być po prostu sobą, tak jakby nie zdawał sobie sprawy, że odbija się w innych. Kilka lat temu szczególną furorę na zamku zrobiła drewniana trumna, którą ustawiono wśród ruin, a każdy uczestnik mógł zrobić sobie w niej zdjęcie. Jedni postanowili zakpić z tej konwencji, wchodząc do trumny uśmiechali się, a na zdjęciach uwieczniano wesołe miny. Inni zachowywali grobowe twarze, rzeczywiście tak jakby udając martwych w tych trumnach. Podczas koncertów w ramach festiwalu Castle Party i w ogóle podczas trwania festiwalu w Bolkowie, w pewnym momencie granica między sceną a publicznością zanika, gdyż oglądanie publiczności festiwalowej staje się tak samo ciekawe, jak oglądanie koncertów i towarzyszących im performance'ów. Publiczność porusza się w nietypowy sposób dla większości społeczeństwa, nietypowo gestykuluje. No bo umówmy się, dla szarego, przeciętnego obywatela, choćby pogo na rockowym koncercie jest czymś zaskakującym, czymś niecodziennym i czymś po prostu dziwnym. Więc jeśli uznalibyśmy, że performance jest to pokaz artysty odchodzącego od skonwencjonalizowanej formy przekazu, to ja jestem zdania, że zarówno publiczność festiwalu Castle Party, jak i artyści i performerzy zapraszani na to wydarzenie mogą posłużyć za ciekawy przykład tego zjawiska w Polsce. Pojawia się tutaj oczywiście pozorna nieścisłość, dlaczego by uznać uczestników festiwalu za performerów, ale nie można zapominać, że przez te kilka dni wszystkie ulice Bolkowa są owładnięte fanami mrocznej muzyki i uczestnicy również mają swoją widownię. I jak zauważają autorzy książki Castle Party, Muzyka, Ludzie, Zjawisko, Anna i Greg, widownia ta wypełnia wszystkie okna wychodzące na rynek oraz tereny przyległe, stają się tym samym ci festiwalowicze wielkim widowiskiem dla miejscowej ludności. Teatr z okien, na scenie którego przewijają się postacie, jakich nie powstydziłby się nawet najbardziej wybredny scenarzysta. Widzowie chciwie chłoną tę jedyną w swoim rodzaju rewię, która sama do nich zawitała z darmowym przedstawieniem. W 2010 roku urozmaiceniem 17. odsłony Castle Party był pochód upadłych aniołów, zorganizowany wspólnie przez grupę performerów oraz uczestników festiwalu, i nawiązywał on z jednej strony głównie ubiorem do tak zwanej subkultury gotyckiej, z drugiej strony zaś do lokalnej legendy mówiącej o nadal nawiedzającym miasto duchu Bolesława II Cudacznego, nazywanego również Rogatką z powodu mściwego i hulaszczego usposobienia. Pewnego rodzaju tradycją stało się też organizowanie na bolkowskim rynku w sobotę tak zwanego Dnia Steampunka i wtedy spora część festiwalowiczów ubiera się właśnie w tak zwanym stylu steampunkowym. No i wtedy jest taka posiadówka na rynku, mała imprezka, często też towarzyszy temu spożywanie różnych nalewek, domowej roboty i ich próbowanie nawzajem. Więc sami uczestnicy festiwalu Castle Party również organizują jakieś takie małe imprezy towarzyszące w czasie trwania festiwalu. Z biegiem lat te bardzo przeróżne formy samoekspresji również spodobały się rodowitym bolkowianom, na tyle, że w 2011 roku na swego rodzaju performance zdecydowały się bolkowskie gospodynie domowe, byłem świadkiem tej sytuacji. One postanowiły zaskoczyć uczestników festiwalu na samym zamku i grupa około 10 kobiet przebrała się za kiczowate baletnice z jeziora Łabędziego na biało. I podczas rockowych koncertów tańczyły pod sceną w nietypowy dla uczestników sposób, no rozbawiając tym samym zabraną publiczność, natomiast to nie było rozbawienie na zasadzie pogardy, tylko po prostu wszyscy się cieszyli, że te kobiety fajnie się razem z nami bawią. I tym humorystycznym akcentem mieszkanki Bolkowa trafiły właściwie w sedno tego, co wyróżnia publiczność Castle Party na tle innych rockowych festiwali, mianowicie nietypowy, chciałoby się powiedzieć, taki mroczny ubiór. Poprzez ciemne stroje oraz kapele reprezentujące ponurą muzykę zwykło się identyfikować uczestników Castle Party jako przedstawicieli subkultury gotyckiej. Wprawdzie w nazwie wydarzenia widnieje sformułowanie Dark Independent Festival, będące nawiązaniem do tak zwanej mrocznej kultury, jednakże w mojej ocenie mogą zaistnieć pewne wątpliwości, czy te terminy, subkultura gotycka oraz dark culture, czyli mroczna kultura, mroczna niezależność,
czy można je stosować zamiennie. I właśnie o tym będzie kolejny odcinek. Ja na dzisiaj dziękuję. Jeśli podoba Wam się podcast, to zapraszam do subskrybowania kanału Dark Side of Earth. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.